Witam Was serdecznie w Między Uszami. Tak, zacząłem się zastanawiać, od czego mam zacząć. Pewnie od tego, że nie nagrałem niczego w sobotę, co nie trudno było zauważyć. No, znowuż popadłem w taki znany sobie stan, że nie mam nic do powiedzenia. No i teraz w ramach tego, że nie mam nic do powiedzenia, coś postanowiłem powiedzieć. Więc żeby nie było tak na pusto, to pomyślałem sobie, że tak jak w tych dwóch poprzednich live'ach, to tutaj się też z Wami podzielę ostatnią, najświeższą refleksją, można powiedzieć jeszcze dziewiczą, jeszcze do niczego niewykorzystaną, która gdzieś tam się zahaczyła w mojej głowie, za sprawą kogoś z moich bliskich, kto mi powiedział: wiesz co, a gdyby tak przestać się zajmować tą kreacją, tym stwarzaniem, tym manifestowaniem, nawet jeżeli ci to wychodzi, i przyjąć taką perspektywę, że najwspanialsze dla ciebie rozwiązanie jest już gotowe w polu, bo przecież jest, wszystko jest tu i teraz, czyli zawsze. Więc jeśli byś przyjął taką perspektywę, że właściwie twoja rola się ogranicza, no jeśli masz ADHD, to możesz poszukać w tym świecie dookoła tego rozwiązania, o które chodzi. Jak nie masz ADHD, to wystarczy, że się otworzysz i tak się o nie potkniesz, pod warunkiem, że będziesz mieć oczy szeroko, no właśnie, ciekawe, i zamknięte, i otwarte jednocześnie. Właściwie może powinienem to wyrazić dobitniej. To, co chcę powiedzieć, to taka sugestia, żeby nie tworzyć żadnych scenariuszy. Czasami zdarza się mnie i pewnie każdemu z Was, że nachodzą Was myśli pod tytułem obawy, że coś się wydarzy nie tak, jakbyśmy chcieli. I wtedy często się reflektujemy i mówimy sobie: no, nie generuj negatywnych scenariuszy, pomyśl o tym najlepszym wariancie. I wtedy sobie wyobrażam to, co wydaje mi się, że będzie najlepszym rozwiązaniem, i staram się to utrzymywać w świadomości, czy w postaci wizualizacji, czy chociażby intencji. I to jest takie rozwiązanie, do którego jestem i pewnie wielu z nas jest przyzwyczajonych. No więc mój postulat, który wiąże się z tym dzisiejszym spostrzeżeniem, jest takim, żeby nie generować żadnych scenariuszy. Czyli oczywiście wyrzec się tych negatywnych, ale, i to jest dla mnie osobiście nowość, zrezygnować z tych pozytywnych, które w moim umyśle powstają, i pozostawić to wszystko jednej, jedynej odpowiedzi na pytanie: no to zobaczmy, co się stanie. I to nie znaczy, że mam nie podejmować żadnych działań, które mogłyby prowadzić do dobrego rozwiązania. Jeżeli takowe się pojawi na mojej drodze, to oczywiście je podejmuję. Ale bez wysiłku. Jeżeli to jest ta droga, która jest przygotowana dla mnie, to się potoczy dalej prawie że bezwysiłkowo. Jeżeli na tej drodze poczuję, że jest opór, to znaczy, że to było rozwiązanie satysfakcjonujące mój umysł, ale być może nie to, o którym mówiłem, że jest przygotowane w polu i na mnie czeka. I to mnie, powiem szczerze, zainspirowało, bo poczułem, że to jest zupełnie inny ciężar istnienia, jeśli mogę tak powiedzieć. Jeżeli właśnie przesuniesz ten wektor, przestaniesz szukać w takim znaczeniu, w jakim dotychczas większość z nas pewnie to robiła, to znaczy aktywnie, powodując jakieś kręgi na wodzie, metaforycznie oczywiście, żeby ta wiadomość o tym poszukiwaniu gdzieś tam poszła w świat. Nie, więc mówimy w tej chwili o takiej sytuacji, żeby przyjąć taką perspektywę, że to już jest gotowe i się objawi w najwłaściwszym momencie. No bo jak popatrzę w swoje życie do tyłu, to znakomita większość wydarzeń, o których myślałem, zanim zaistniały, że już dawno się powinny zrealizować, że to za długo trwa, że to nie wychodzi i tak dalej, to z perspektywy
tego, co nastąpi potem, najczęściej się okazuje, że to się wydarzyło w idealnie dokładnie takim momencie, w którym się miało wydarzyć. I tak naprawdę nie byłoby lepszego, biorąc pod uwagę, że ten moment jest swojego rodzaju stacją przesiadkową. Więc musisz zdążyć jak gdyby na następny pociąg i też chodzi o to, żebyś nie czekał bardzo długo na ten następny pociąg. Bo taką rolę tak naprawdę ten moment pełni. Zwolniło mnie to w dużej mierze z, no właśnie, z tego szukania, o którym powiedziałem. Aktywnego szukania. Takie aktywne szukanie pociągać może za sobą stres i napięcie, zwłaszcza jeżeli szukasz rozwiązań sytuacji, które są dla ciebie niekomfortowe. To najczęściej wtedy też pojawia się takie napięcie. Znajdę, nie znajdę, uda się, nie uda się, wyjdzie, nie wyjdzie. Więc ze mnie to rzeczywiście zdjęło kawał takiego ciężkiego stresu. Po prostu wyszedłem z założenia, wydarzy się w najlepszym momencie, w którym może się wydarzyć. I nadal generalnie zdecydowanie bardziej wolę przesiadywać w swojej cichej izdebce. I dlatego bywam taki małomówny ostatnio. I to spostrzeżenie łączy się z drugim. Tak, dzisiaj się podzielę z wami dwoma takimi momentami, które ostatnio kołacą mi się po głowie. To drugie spojrzenie zawdzięczam też komuś ze swoich bliskich, kto mi powiedział: czy wiesz, że to, o czym przed chwilą opowiedziałeś, w zasadzie odnosi się też bardzo precyzyjnie do relacji międzyludzkich? Zastanowiłem się nad tym, no bo przestrzeń relacji międzyludzkich to bardzo wrażliwa przestrzeń, wzbudzająca najwięcej emocji w naszym życiu. I jeżeli tak na to popatrzeć, a przecież przestrzeń relacji międzyludzkich się składa w istotnej części z jakichś sytuacji konfrontacyjnych i konfliktowych, na różnych poziomach. Nie mówię, że nie ma innych, ale relacje międzyludzkie, szczególnie z uwagi na to, że to są piekielnie dynamiczne relacje i że się odbywają na wielu płaszczyznach i wielu poziomach, wielu nieświadomych także. I podlegają też globalnej świadomości, podlegają polu informacyjnemu i podlegają różnym polom morficznym i tak dalej. Więc to temat wrażliwy. Ale jeśli pomyśleć o tym, że to, co się wydarza w relacjach międzyludzkich, wydarza się tak samo, we właściwym momencie, w tym najlepszym, niezależnie od tego, co nam się wydaje. I pełni taką rolę, jaką mam pełnić, niezależnie od tego, co nam się wydaje. Choć może być bolesne, może być dotkliwe, może być oczywiście piękne i przyjemne, może być odjazdowe. Jakiekolwiek by nie było, pojawia się wtedy, kiedy się ma pojawić. To zdejmuje też ogromne takie odium pretensji i oczekiwań wobec swoich bliźnich dookoła, że ktoś powinien zrobić to, ktoś powinien zrobić tamto, powinien powiedzieć to, powinien pójść tu. W ogóle do widzenia, no jak gdyby nie ma żadnego powinien. Wydarzy się, kiedy się ma wydarzyć. I to jest też taki pomysł na to, żeby zmienić tę perspektywę swojego postrzegania rzeczywistości i przestać cisnąć, przestać oczekiwać. Usiąść na D za przeproszeniem, i się cieszyć. Tak jak ja się cieszę w tej chwili, siedząc sobie w ten pierwszy majowy dzień, w takim miejscu, gdzie mam przed sobą dziesiątki, jeśli nie setkę hektarów zieleni, a nad sobą i jeszcze więcej hektarów błękitu. No właśnie, stąd te odgłosy. Siedzę sobie na fajnym trawniku w Solcu nad Wisłą. To bardzo odjazdowe, małe miasteczko. Gdzieś tam, a już nawet nie w lubelskim, bo to już jest mazowieckie. Nad Wisłą, tak jak sama nazwa wskazuje. No i mam przed sobą te hektary zieleni rzeczywiście i to jest koryto, stare koryto Wisły i jej rozlewiska. Nad sobą mam to, co mam. No, a tutaj mam taką odjazdową łąkę. No, nie wiem, na moje oko może być pod 10 hektarów. Wielka, piękna, nadwiślańska. I wiecie co? I po tej łące, no, to odjazdowe, ale biegają luzem mustangi. I nie jest to moje haluce. Tam rzeczywiście jest kilka koni, które luzem sobie przez tę łąkę kilkukrotnie przebiegły. Ja wiem, że na skraju tej łąki, bo bywam w tym miejscu czasami, jest takie miejsce z konikami, ale pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak po prostu je pięknie puścił jak mustangi na prerię i one sobie biegają po tej łące. Możecie sobie wyobrazić, jaka to jest radocha dla tych koni w odniesieniu do tych wszystkich innych koni, które nie mają takiej pięknej łąki i opiekuna.
który ma z nimi takie porozumienie, by móc je na tę łąkę wypuścić, nie obawiając się, że coś się stanie. No to jest odjazdowe, nie? No dobrze, no to właściwie na pewno nie mogę powiedzieć, żeby dzisiaj było na pusto, więc nie jest tak, że was fatygowałem na próżno. Podzieliłem się najświeższymi wiadomościami ze świadomości niejakiego Andrzeja Uszyduszy, koniec cytatu. Tak by to było zapowiedziane w jakimś poważniejszym medium. Jest szansa, że w następnym odcinku porozmawiamy z Johnem Veto. Tak się trochę uparłem, żeby tę serię rozmów z moimi gośćmi zacząć od Johna, no głównie za waszą sprawą, bo sporo osób i w komentarzach, i na czacie się ucieszyło na tę perspektywę rozmowy z Johnem. John może przeskoczył minimalnie z jednej linii czasowej na drugą, tak o tydzień. Stąd tak już to zapowiadam od pewnego czasu, ale wszystko wskazuje na to, że w najbliższym odcinku z Johnem właśnie porozmawiamy. Zapraszam i chcę was też zaprosić do Poznania. Delikatnie przypomnę, że 20 maja będę w Poznaniu, to jest sobota, na spotkaniu zorganizowanym przez wydawnictwo Indigo Book, za co bardzo dziękuję, z moimi słuchaczami, z tymi, którzy będą mieli czas, ochotę i możliwość, żeby w tym Poznaniu się ze mną spotkać. Spotkanie jest 7-godzinne, w sobotę 20 maja od 10 do 17. Wyobrażam je sobie jako taką formę seminaryjno-dyskusyjną, ale znając życie będę miał pewnie swoje gadane. Temat, który chciałbym zaproponować, to iluzja umysłu, oczywiście konik Andrzejka, ale ponieważ będzie dużo czasu, to będę mógł się troszeczkę rozpędzić w tym temacie i zaprosić was do tego, byśmy wspólnie pogalopowali jako te mustangi, więc kto ma ochotę na taką zabawę, ochotę, możliwość i czas, 20 maja zapraszam, szczegóły tego spotkania w linku pod niniejszym wideo. No i to tyle. Chciałem wam ogromnie podziękować za to, że jesteście, za to, że piszecie, że słuchacie, że się tym inspirujecie. Ogromny ukłon dla moich patronów. Wasza obecność, kochani, jest dla mnie bezcenna, także chylę czoło. Dziękuję. Gdyby ktoś z państwa miał taki pomysł, żeby dołączyć do grona wspierających moją działalność, to zapraszam albo przez Patronite'a, albo do kontaktu bezpośrednio ze mną, adres mailowy do mnie pod każdym moim materiałem. Ściskam was wszystkich, kochani, serdecznie, no i do zobaczenia następnym razem.